Witam serdecznie, ja jestem Bartosz z kanału SamFan, a w dzisiejszym materiale będzie o tym, jak znacząco przyspieszyć sobie wprowadzanie wiadomości na Galaxy Watch 4. Więc jeżeli do wprowadzania tekstu korzystacie z tej klawiatury, jak Wam tutaj przedstawiam, to ten materiał jest skierowany akurat do Was. Bo w tym poradniku przedstawię, jak uruchomić wprowadzanie głosowe w języku polskim na Galaxy Watch 4. Więc jeżeli chcielibyście mieć możliwość wprowadzania tekstu akurat w taki sposób, to zostańcie ze mną do końca tego materiału. A na samym początku jeszcze zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na tym kanale oraz łapki w górę na końcu tego filmu. No to co? Zaczynamy! OK, pierwsze co musimy zrobić, to przejść do aplikacji Sklep Play w naszym telefonie i wyszukać aplikację Gboard klawiatura Google. Tak w moim przypadku nie mam jej zainstalowanej, a obok przycisku zainstaluj mam opcję rozwinięcia. Widać, że tutaj są zaznaczone oba urządzenia, na których mogę ją zainstalować, ale w moim przypadku będzie instalowany tylko na zegarku, więc odznaczam telefon i klikam zainstaluj. Przechodząc do zegarka, zauważymy ikonkę pobierania. Gdy sobie na nią klikniemy, to przeniesie nas do sklepu Play i zauważymy, że aplikacja Gboard jest pobierana, a następnie instalowana. Po instalacji możemy przejść do konfiguracji, więc przechodzimy do ustawień zegarka. Wygodniej będzie nam to zrobić z poziomu telefonu, więc otwieramy aplikację Galaxy Wearable, ustawienia zegarka. Następnie zakładka ogólne, lista klawiatur. Wybieramy klawiatura domyślna, zmieniamy na Gboard. Zezwalamy na gromadzenie. Teraz możemy przejść do zegarka, otwieramy sobie aplikację wiadomości. Musimy jeszcze zezwolić na uprawnienia do nagrywania dźwięku, więc klikamy mikrofon. Zezwalamy na podczas korzystania z aplikacji. I teraz jest proces inicjacji. Za pierwszym razem ten proces może potrwać trochę dłużej, bądź finalnie się nie udać. Wtedy podejmujemy drugą próbę. Gdyby dalej nie doszło do skutku, to proponuję wyłączyć i włączyć zegarek, aby go zresetować i następnie spróbować jeszcze raz przejść przez proces inicjacji. Tak widzicie, u mnie nie przeszedł proces inicjacji, więc podejmuję próbę drugi raz. No i teraz zatrybiło. Mowa jest przetwarzana na tekst. Oczywiście musicie pamiętać, aby przetwarzanie tekstu działało, to nasz zegarek musi mieć dostęp do internetu, więc musicie być w zasięgu swojej sieci komórkowej bądź sieci Wi-Fi. Z mojej strony to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy ten poradnik Wam się przydał. Dziękuję za obejrzenie materiału i byłoby mi miło, gdybyście wynagrodzili mi łapką w górę oraz pamiętajcie o subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Ja się już z Wami żegnam. Mówił Bartosz. Cześć.